21. konkurs, Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny Fryderyka Chopina. Jaki Pani zdaniem ma poziom teraz? Ja jestem tutaj po raz pierwszy od bardzo wielu, wielu lat i muszę powiedzieć, że tutaj się w ogóle bardzo dużo zmieniło na plus. Cały ten ośrodek zupełnie inny jest niż wiele, wiele lat temu i poziom konkursu też mi się wydaje, że jest bardzo wysoki. Myśmy jeszcze nie posłuchali wszystkich do końca, tych najmłodszych dopiero trwają przesłuchania, ale te druga, trzecia, czwarta grupa, no powiedziałabym, że tam parę talentów na pewno jest i na koncercie laureatów myślę, że wszyscy usłyszą. Pani profesor, Pani zdaniem, co jest największym wyzwaniem dla młodych ludzi, dzieci, młodzieży, którzy kroczą swoim talentem w muzyce? Największym wyzwaniem jest wyrobić w sobie nawyk systematycznego i takiego długotrwałego niestety codziennie ćwiczenie. To jest może najtrudniejsze w tym wieku, kiedy chciałoby się bardzo dużo różnych rzeczy w życiu spróbować, skosztować i opanowanie warsztatu pianistycznego zajmuje bardzo dużo godzin. Oczywiście te dzieci, które są utalentowane, mają jakby troszeczkę łatwiej, bo one widzą jakby rezultaty. Talent pomaga im jakby łatwiej przechodzić przez tą gulgotę, bym nawet powiedziała chwilami. To są godziny codziennie i to poświęcenie się rzeczywiście później daje wyniki, jeżeli mam do czynienia z kimś bardzo uzdolnionym, ale ci, którzy są powiedzmy tylko zdolni, bez jakichś ekscesów, właściwie też bardzo dużo korzystają z tej nauki jakby systematyczności, koncentracji, abstrakcyjnego myślenia, rozwijania umiejętności manualnych, tylko że oni jeszcze na tym etapie nie wiedzą o tym, jak bardzo będą korzystać później jakby z tych umiejętności. Jak najlepiej skutecznie pielęgnować taki talent właśnie, który się przejawia u muzyka młodego? No to jest zadanie rzeczywiście dla nauczyciela i dla rodziny. Nie tylko dla nauczyciela, rodzina też właściwie powinna współuczestniczyć jakby w tym procesie, wspierać, dbać o higieniczny tryb życia, w miarę możliwości dostarczyć instrument do ćwiczenia. Jest to trudny bardzo proces, w którym jest zaangażowano no, kilka osób, jednak bardzo blisko koło tego młodego ucznia. Ważne jest też, żeby on się pokazywał od czasu do czasu, nabierał przekonania co do własnej wartości, bo to jest rzecz nie do przecenienia, jakieś takie dobre samopoczucie. Nie mówię o jakiejś takiej wygórowanej samoocenie, ale jednak pewność siebie na scenie no, jest niesłychanie wsparciem takim psychicznym. No i jeżeli takie dziecko pokazuje się tu i ówdzie i widzi, że są rezultaty jego pracy, no to rzeczywiście jakoś inaczej już później występuje. Dlaczego muzyka Fryderyka Chopina i nie tylko, w ogóle fortepian jest tak kochany przez ludzi? Fortepian jest jednym z niewielu instrumentów, który daje możliwość jakby grania pełni muzyki, ponieważ ma możliwość również i harmonizacji melodii, więc to jest od XIX wieku, można powiedzieć, ulubiony instrument dla ludzi, którzy właśnie chcieliby w pełni się wyrażać w muzyce, bo nie każdy może od razu dysponować orkiestrą. Natomiast fortepian poniekąd jakby zastępuje orkiestrę, natomiast muzyka Fryderyka Chopina jest po prostu tym niesamowitym skarbem w literaturze fortepianowej, ponieważ to jest kompozytor, który się właściwie wyrażał tylko poprzez fortepian i właśnie ten instrument był takim stuprocentowym przekaźnikiem całego jego świata wewnętrznego, a z drugiej strony ten jego świat wewnętrzny był niesłychanie bogaty. I muzyka Chopina po prostu, tak jak rozmawiałam wczoraj z tym kochanym Chińczykiem, który tutaj zasadził jakby w hołdzie Chopinowi te kwiaty, i to zresztą był wielki miłośnik Chopina, powiedział, ona trafia prosto do serca, do ludzi z całego świata, bo on rzeczywiście z Chin autentycznie pochodzi. No i to jest ta niesłychana jakby tajemnica tej muzyki, bym powiedziała, że obojętnie od kultury, od
stopnie cywilizacji, nawet bym powiedziała, ta muzyka trafia prosto człowieka w serce.